Dzień dobry. Witajcie. My właśnie jemy, słuchajcie. Jeszcze czekamy na krzesełko do karmienia. Już jest zamówione, więc już niedługo z nami będzie. Dlatego, że nie możemy się doczekać. Będzie przepiękne dla Ciebie. A dzisiaj, słuchajcie, jemy jabłko, morela i dynia. Akurat firmy Gerber mamy. Taki mus wyciskany, więc ja go tu przekładam do kubeczka i jemy sobie. A za chwilę przychodzi do nas kto? Dominika przychodzi i będzie mamusię robiła piękną. Mamusia jest dzisiaj bez makijażu. Dawaj tę buzieńkę. Ślicznie, ślicznie zjadasz. Tak. Let your eyes raise a sharp color through the crowd. Po od razu ten dzwonek. Po co ten dzwonek? Spokojnie, słyszeliśmy to pukanie do drzwi. Cześć. Ta-da! Cześć. Co to masz? Jak dzisiaj zajęcie? Nagrywałaś, to na swoim story Kamil mówi, czemu z filtrem? Byłaś tak ładnie umalowana, że wyglądałaś jak my z filtrem normalnie. Ale ja patrzyłem... Wychodzę z domu, to chciałam się umalować. Ale ja patrzyłem tak? W ogóle... Tak, potem cieknie. O nie, no nie. Gdzie idziesz? Wracaj do domu szybko. Do domu. Nie. Zadź. Do domu szybko. Chodź zadź się. Do domu. Jestem. Tak, ty masz wysokie spóźnienie, ale nie było gdzie spakować, bo tam na Milanowie. Spokojnie. Nie wiesz, że najważniejszy w życiu jest spokój. Chodź. A ty masz ten nos masz tak fajnie umalowany. Może po prostu ma ładny nos. Nie, znaczy może i tak. No ja mam połączone. No tak jak jest. Czy ja mam te błyski? Jak ja nie wiem, kurde, jak ja to oczu nie maluję. Ola, czy ty lubisz błysk na oku? Ja lubię błysk. Zaczynamy. Przed ślubem powinnaś sobie na 2 dni przed zrobić peeling. Dobrze. Jaki? Taki jakiś? Delikatny, drobnoziarnisty, żeby też nie za dużo nie podrażnić. No i dużo, dużo nawilżać. Oczywiście zero opalania nawet na 2 tygodnie przed, bo może się zdarzyć, że się przypieczesz. Jak skóra będzie schodzić, no to już nie jestem w stanie tego ukryć. Mhm. Nie, jakby ja się nie opalam. Więc... Nie będzie tego problemu. Więc to jest bardzo ważne, tak? I jakby wyskoczyło coś przed ślubem, no to nie wyciskamy tego, bo dopóki jest to czerwone i nie płynie z tego żadna wydzielina, to jestem to w stanie przykryć prawie całkowicie, a jak już coś będzie się sączyć, no to już będzie problem. Spokojnie, mam suplementy takie na skórę. Kto na Instagramie obserwuje, ten wie. Czekajcie na kod rabatowy. Naprawdę one są dobre. No, czasami mam jakiś jeden pojedynczy pryszcz, ale to naprawdę rzadko wyskakuje. Makijaż ślubny powinien być przede wszystkim trwały, więc ważny jest dobór podkładu. Najczęściej używamy podkładów zastygających, które w razie deszczu, w razie wzruszenia panny młodej będą na miejscu i makijaż nie ulegnie zniszczeniu. Makijaż powinien być świeży, naturalny, podkreślać urodę pani młodej i ukrywać delikatnie wszelkie niedoskonałości, tak żeby goście panny młodej mogli ją poznać, ale też to dużo zależy od tego, w jakim makijażu pani młoda czuje się najlepiej. I jaki ma charakter. Jeżeli ma intensywny temperament, mocny, no to możemy również sobie pozwolić na mocniejszy makijaż. Ola jest bardzo grzeczna, więc tutaj delikatny. Czemu się śmiejesz? Porozmawiamy wieczorem. I korektor? Tak. Korektor był już nałożony tutaj pod oko. Tu, gdzie były zasinienia, tutaj delikatnie, tylko bardzo cieniutka warstwa,
rozjaśniłam jeszcze troszeczkę sobie środek nosa. Po co? Po to, żeby uzyskać taką trójwymiarowość. Potem będziemy go troszeczkę przyciemniać po bokach. Będzie mniejszy. Wyda nam się on szczuplejszy, a to, że jeszcze tutaj nałożymy jeszcze rozświetlacz, to on będzie smukły. I teraz zamknij oczy. Nakładamy korektor też na powiekę. Można użyć bazę pod cienie, oczywiście, ale jeżeli mamy dobry korektor zastygający, to wystarczy nam korektor. Trzeba go bardzo dobrze rozsmarować, ale cienką warstwę, żeby nie pozostały nam smugi. I w tym przypadku, jeżeli mamy przedłużone rzęsy, no to też trzeba uważać, żeby nie pobrudzić tych rzęs. Później zawsze sobie jeszcze to dokładniej rozsmarowuję palcami. Wtedy już mam pewność, że korektor został dobrze rozprowadzony. W ogóle też taka ciekawostka a propos rzęs, że najlepiej do takich makijaży, w ogóle jak malujecie oczy, mieć rzęsy takie swoje i po prostu doczepiać kępki, które doczepia się prawie na samym końcu, żeby też nie spadał na nie cień. Bo jeżeli ja mam sztuczne rzęsy i mi spadnie trochę cienia, no to potem one są brudne, nie za bardzo da się temu zapobiec. Tak, no jeżeli macie taką możliwość, że możecie być w ogóle bez rzęs na makijaż ślubny, to radzę po prostu zdjąć i potem przyklejamy takie kępki. Można dobrać długość, można dobrać gęstość, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast przy takich rzęsach każdy cień troszeczkę się jednak osypuje. Później my te rzęsy i tak przeczyszemy, natomiast nie damy rady już ich tak doczyścić, żeby były kruczoczarne, więc ten efekt nie będzie już taki idealny, jak mógłby być. Zamknij oczy. Ja teraz sobie przypudrowuję linię między linię pod brwiami po prostu, po to, żeby na 3 mm pod brwiami nie było ciemnego koloru. Po prostu musi tam być przestrzeń, widoczne ciało. Tak po prostu, takie są zasady prawidłowego makijażu. I też na przykład, jeżeli robicie makijaż same i jesteście właśnie niedoświadczone, to taki zabieg powoduje to, że właśnie sobie tego cienia, powiedzmy brązowego, nie nałożycie pod same brwi. Czyli czekaj, co nałożyłaś mi pod te brwi? Może to być albo beżowy, cielisty cień do powiek, albo po prostu puder. A, okej. Okay. Zamknij sobie. Ja teraz jeszcze sobie tak delikatnie ewentualne nierówności z korektora wyczyszczę i tak. Co jest ważne i często panie robią błąd w tym, że jeżeli mają nałożony korektor bądź bazę pod cienie, jeszcze to przypudrowują. Nie robimy takiej rzeczy, dlatego że jeżeli to przypudrujemy, powieka będzie już sucha. Jeżeli powieka będzie sucha, cień, który nakładamy, już tak nam dobrze nie przyklei się do powieki, nie będzie tak dobrze napigmentowany też, czyli właśnie często ktoś ma problem, że cienie nie są dobrze napigmentowane. Może to być wina cienia. Co to jest to napigmentowanie, że jakby to znaczy, jeżeli moc koloru? Tak, czy? Moc koloru, czyli jeżeli ja nakładam taki kolor, to taki kolor też powinnam uzyskać na powiece. Natomiast często panie mają problem, że nakładają ten kolor i ten puder. Ten kolor cienia i na powiece się okazuje, że on jest taki bardzo mdły. I to właśnie wynika z tej suchości oka wcześniej. Też. Może to być właśnie wina tego, że cienie są słabej jakości, ale bardzo często uważam, że jest to wina tego, że panie kładą korektor na powieki, przypudrowują to i jeżeli mamy już powiekę suchą, no to ten cień nie ma się do czego przykleić. Ja teraz sobie nałożę w załamaniu taki połączenie właściwie dwóch kolorów. Powiedzmy, że to jest taki kakao, kawa z mlekiem. I nakładam ten cień w załamanie. Każdy ma takie załamanie. Akurat tutaj nasza pani młoda ma załamanie dość mocne i widoczne. Dobrze czy źle? To jest taka budowa oka. Ciężko powiedzieć, czy to jest dobrze czy źle. No na pewno
Trzeba też zrobić umiejętnie makijaż, bo gdybym na przykład w załamaniu dała bardzo ciemny kolor, to Twoje oko by było jeszcze głębiej osadzone, więc... No tak, ja mam głęboko osadzone. Tak, więc to tak też nie, tego nie chcę. Nie może być. Ja na razie sobie kładę taki właśnie kolor kawy z mlekiem, później będę jeszcze kącik przyciemniać jej. Ja sobie ten cień właśnie wychodzę tym cieniem aż poza gałkę oczną, poza powiekę, tak żeby to oko było jak największe. Tu sobie jeszcze tego pudru nałożę, ja go tak nie wciskam, tylko po prostu go tak kładę. Właśnie po to, żeby nam tutaj się nic nie obspało. I popatrz w sufit, ja Ci teraz też tutaj cień dam, do góry patrzymy. Na dole będziesz miała cień taki troszkę satynowy, czyli z takim bardzo delikatnym, delikatnym połyskiem. Ja sobie mogę spokojnie tutaj ten cień położyć na pół centymetra grubości. To się wydaje, że to jest dużo, ale naprawdę super to wygląda i bardzo powiększa oko. Tak naprawdę każda osoba może sobie pozwolić na wyciągnięcie tutaj pół centymetra. Nie trzeba się tego bać. Tylko oczywiście nie może to być prosta kreska i zrobiona czarnym albo ciemnobrązowym cieniem. Tylko to musi być wszystko roztarte. To musi być taka mgiełka. I zawsze na dole robimy kolor albo taki sam jak na górze był robiony, albo jaśniejszy. Nie może być ciemniejszy. Bo wtedy może być odwrotnie. Tak, bo jeżeli jest na dole ciemniejszy, to te oko nam robi się takie ciężkie, po prostu opada. I teraz nakładam taki mleczno-czekoladowy cień w kącik. Też staram się takim właśnie lekko brudnym pędzelkiem to robić, żeby nie powstała nam plama. Lepiej, czyli nie za dużo cienia masz, tak? Po prostu lepiej dołożyć niż dać za dużo. Niż zrobić sobie ciemną plamę i później nie wiadomo, co z tym zrobić. Dobrze, już myślę, że tutaj naprawdę dałam mocno tego brązu. Zaraz mąż powie, że za mocno. Ale jeszcze zaraz rozjaśnimy i tak od środka. No teraz popatrz w sufit. No i właśnie w takim momencie tutaj nam się ten brązowy cień osypał. Dlatego, że mam więcej tego pudru, to ja sobie to tak po prostu strzypuję i masz już idealnie czyste w tym momencie. Tak, bo wcześniej był nakładany puder, pewnie tego nie było na nagraniu. Po to, żeby właśnie w razie takiej sytuacji, jak się trochę osypie, bo zawsze się pewnie trochę osypuje. Tak, znaczy są dwie szkoły robienia makijażu. Część makijażystek najpierw robi oko, bez absolutnie żadnego podkładu. Później... Czyści jakimś wacikami. Później czyści to, co się osypało i nakłada podkład. Natomiast no jest tak troszkę... I trudniej, i łatwiej, ale jak mamy już przygotowaną buzię, mamy podkład, szczególnie u osoby, która ma problemy z cerą, na przykład ma czerwoną buzię bardzo, no to jak już mam przygotowaną buzię i ta buzia już jest w idealnym stanie i ma podkład, ma odpowiedni kolor, jest mi też łatwiej dobrać odpowiednie kolory. Tak myślałam. Bo jeżeli no, buzia jest bardzo różowa, czy zaśniona, czy ma problemy, no to jednak... Inaczej tak, to wygląda. Ciężko sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała po. To jest właśnie na zasadzie takiej, muszę sobie wyobrazić, jak ta pani młoda będzie wyglądała. Więc ja jednak, no jednak jestem przy tym, że najpierw podkład, ale to tak jak to woli tak naprawdę. Jeżeli musiałabym tutaj zrobić naprawdę ciemne oko z czarnymi cieniami, to bym się pokusiła jednak o zrobienie najpierw oka. Ja teraz nakładam drugą warstwę bazy albo korektora, bardzo, bardzo cieniutką. W naszym przypadku korektor, ale może też tuś nałożyć bazę, tak? Tak. Ja nawet nakładałam Ci wcześniej korektor, a teraz akurat mam w ręku bazę, więc nakładam bazę. Czyli można zamienić. Tak. Jeżeli korektor jest naprawdę dobry i trwały i taki bardziej gęsty, no to spokojnie wystarczy. A baza jest bezbarwna? Ta baza też jest w kolorze korektora, czyli taka neutralna, ale są też bezbarwne bazy.
i pigment. Dobra, ja teraz nakładam sypki pigment. On jest taki przezroczysto ekry. Natomiast w świetle, jak zobaczycie z bliska, mieni się on na delikatnie różowy, bezbarwny. No pigment ma to do siebie, że w zależności od tego, jak pada światło, on troszeczkę zmienia kolory. Mhm. Ja troszeczkę tego pigmentu też dam tutaj, ale taką odrobinę, naprawdę odrobinę. Można tutaj nałożyć też zwykły rozświetlacz, ale akurat ten pigment jest na tyle delikatny, że myślę, że to będzie dobrze współgrało. I tutaj też damy od środka i od góry. Super. Czy moje dziecko śpi? Zaraz mąż przyjdzie do nas, nakrzyczy, że coś źle, nie po jego myśli. Odwracam jeszcze. I teraz ja tylko sobie sprawdzam i wyrównuję, czy aby jest tyle samo ciemnego, co tyle samo jasnego w dwóch stronach, żeby te oczy były naprawdę takie same. Fajnie jest robić makijaż próbny, dlatego że po pierwsze sprawdzamy wizażystkę, czy ma ona taki sam gust jak my, czy będziemy się dobrze czuły w tym makijażu, bo każda makijażystka ma inną rękę do makijażu. Wielu makijażystów robi śliczne makijaże, ale możecie się źle czuć w makijażu pani Krysi, możecie się czuć źle w moim na przykład, a możecie się super czuć w makijażu Kasi. I odwrotnie. Tutaj nasza panna młoda może się czuć świetnie w moim makijażu, a jakby ktoś umalował ją ktoś inny, kto ma po prostu inny gust, inną estetykę, też dobrą, ale po prostu inną niż ona, to mogłaby się źle czuć. Po drugie, jeżeli mamy zrobiony ślubny, to my się już nie stresujemy, ani ja, ani pani młoda, co mamy zrobić w dniu ślubu. Idzie to nam o wiele szybciej, czyli mimo, że ten próbny będzie trwał powiedzmy godzinę 15, no to w dniu ślubu spokojnie 45 minut to wykonamy, razem z włosami półtorej godziny. Ja uważam, że zajebiście, zobacz. No fajnie, no i co dalej? A zamknij oczy. No to już? Koniec? No ślimie. Kamil poszedł, słuchajcie, po zdrowe ciasta. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. Za chwilę robimy przerwę, będziemy jeść, a potem usta i efekt końcowy, który Wam pokażemy. Efekt końcowy makijażu, a później będą włosy. Ale włosy na oddzielnym filmie. Jeszcze tylko muszę troszeczkę wyrównać brwi i koniec. Jakby ja jestem ciekawa, co tutaj przygotowałeś. Oczywiście nasz stolik, pomimo tego, że był sprzątany... Trzy razy już dzisiaj go miałam. Trzy razy, to niestety nie udało się. Więc tak, to jest ciasto, nernik, kochanie, specjalnie dla ciebie. Które? To. Ale to czyli... co jest? Z nerkowców sernik, tak? Tak, orzechy nerkowca i coś, a i mango. Więc to musi być zarąbiste. Dominika chyba trzeba. Ja mam szarlotkę. To jest szarlotka, słuchaj, ona jest gryczana bodajże. Wyobrażasz sobie? Na jakiejś tam mące gryczanej? Mące gryczanej. No trochę czuć, jest posmak gryki, bardzo dobra. Jak widać już pół zjadłem. Dobra. A reszty nie wiem. Z marchewką chyba, też taką wstawiał i makowiec. I z makiem. A to jest makowiec, tak. Pani mówiła, że to jest podobno hit. Więc, no to zjedz hit, to możemy też wziąć jakoś na pół, a to jest właśnie tak, to jest chyba marchewkowe, tak mi się wydaje, nie jestem do końca pewien. Jedz, a łyżeczki są, dobrze, tak. Wszystko jest, herbatę ci jeszcze dam. Może chcesz jeszcze tego spróbować?
Sukienkę masz śnieżno-białą? Nie, pewnie jakiś taki kremowy. Nie wiem. Nie wiem. Tylko reliki są fajne. Ładnie, bardzo ci ładnie takie opasy. Kot. No ślubo może w takich koralikach. Chcesz spać? Cztery. Cikam. A nie, normalnie. Nie cichnę. Trzy, cztery. Dobra. Możesz otworzyć. Oddychasz? Nie. Makijaż ślubny mamy skończony. Postawiliśmy na efekt zdrowej, promiennej i rozświetlonej cery. Tego rozświetlacza jest dość dużo, bo rozświetliliśmy też cały dekolt. Podkreśliliśmy jeszcze bardziej obojczyki. Rozświetlacz jest również na nosie, na łuku kupidyna, na policzkach i również łuk brwiowy też jest rozświetlony. Zamknij wielkie oczka. Kącik mamy mocno zaznaczony takim gorzko-czekoladowym kolorem. Od środka mamy lekko różowo-beżowy pigment. Usta są w kolorze nude, ale takim ciemnym, co dodaje charakteru i myślę, że jest super. Też tak myślę. Widziałam się już w lustrze. Bez ust, z ustami jeszcze nie, więc zaraz zobaczę. Możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba makijaż, czy byście chciały na ślub swój mieć mocniejszy albo czy lżejszy. A tymczasem żegnamy się, widzimy się w kolejnym odcinku, a tam co zrobimy z tymi niesfornymi włosami. Pa! A i oczywiście wbijcie do Dominiki na Instagrama, link do niego macie w opisie, możecie do niej zapisać na makijaż ślubny, ale nie tylko. My na przykład mieliśmy też z Dominiką właśnie do czynienia wcześniej na sesji zdjęciowej.